Cześć wszystkim! Witam w kolejnym teście na moim kanale i po raz drugi udało mi się dorwać elektryka. Jak zdążyliście zauważyć, tym razem jest to Renault Zoe. Niektórzy wymawiają Zoe, ja będę mówił Zoe, bo tak się jakoś przyzwyczaiłem. Także jeśli jesteście ciekawi, jak spisał się ten samochód u mnie przez ostatni tydzień, troszkę porównam go do Kony, chociaż to różne zupełnie samochody, ale jednak dwa elektryki, którymi ostatnio jeździłem, to standardowo serdecznie zapraszam. Rozpocznę może od tego, ile to auto kosztuje, bo jak wiecie, samochody elektryczne do najtańszych nie zależą. I jakby nie liczyć, za ten samochód trzeba zapłacić od 120 paru do nawet 150 tysięcy złotych. To są bardzo duże pieniądze, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość tego samochodu. No ale tak jak powiedziałem, tak jak wiadomo, to nie są tanie samochody. I zacznę właśnie od kasy. Mogłoby się wydawać, jeśli nie macie doświadczenia z samochodami elektrycznymi, ja też do niedawna jakby tego doświadczenia nie miałem, ale w głowie miałem na pewno to, że jazda takimi samochodami to jest to, że jest drogi zakup, a potem jeździmy za darmo albo prawie za darmo, bo ogólnie ładowanie tej baterii nic nie kosztuje. Założę okulary, bo świeci. I jest to prawda, ale tylko do pewnego stopnia, bo do momentu, kiedy były ładowarki darmowe i były jakoś w miarę dostępne, no to okej. Wydatki kończyły się na kupnie samochodu, a potem jeździliście za free. Temat też nie dotyczy do końca osób, które mogą się ładować w domu, bo naładowanie tego samochodu i przejechanie nim potem powiedzmy 100 km kosztuje jakieś 7-8 zł. I to jest też bardzo atrakcyjna cena. Ale tak jak ja, nie mam domu i muszę się ładować na ładowarkach płatnych. Po pierwsze, oczywiście jest ten temat dostępności tych ładowarek, czyli no ja się troszkę boję pojechać takim samochodem. To nie dotyczy Zoe, tylko ogólnie samochodów elektrycznych. Boję się trochę pojechać, nie wiem, nad morze, bo podjadę na ładowarkę gdzieś w drodze i na przykład ktoś się będzie ładował albo będzie po prostu nie działała. I co wtedy? No to jest ten pierwszy ząg. Ale co się okazało? Ładowanie takiego samochodu przy cenie około 2 zł za 1 kWh, a tutaj mamy pojemność baterii 52 kWh, no to jak możecie łatwo policzyć, takie naładowanie to jest koszt około 100 zł. Przy czym na takiej baterii przejedziemy jakieś 300 km, czyli 100 km kosztuje już 30 albo nawet 30 parę złotych. To już mało nie jest. Dlatego moim pierwszym, to oczywiście żadnym odkrywczym stwierdzeniem po tygodniowej jeździe takim samochodem jest to, że jednak nadal, aby takim samochodem można było spokojnie jeździć, aby on się też kalkulował, jest to, że po prostu trzeba mieć dom. Starałem się sam siebie przekonać, że taki samochód to jest coś już teraz dla mnie, ponieważ bardzo mi się spodobały już po jeździe Hyundaiem Koną samochody elektryczne. To jest mistrzostwo świata, jak te samochody oddają moc. To, że macie ją pod nogą w każdym momencie, to jest naprawdę rewelacja. To jest inna jazda zupełnie. I mimo, że też oczywiście mówię sam o sobie, że jestem petrolheadem, uwielbiam duże silniki spalinowe. Tutaj nie ma dźwięku, no nie ma wielu rzeczy, za które je kochamy, ale i tak jest tyle radochy z jazdy takim autem, że mimo spodziewanego, że tak powiem, hejtu za to, co w tej chwili mówię, mówię tak, bo tak czuję i uwielbiam jeździć samochodem elektrycznym. No ale właśnie, jest to chyba nadal tak, przynajmniej w Polsce, że jednak ten dom jest niezbędny, bo tak naprawdę wtedy nie ma znaczenia, czy ta bateria wystarczy na 80 km na 200, 300 czy 400, no bo i tak przyjedziecie do domu i się po prostu naładujecie, więc nie ma tematu. Ja teoretycznie mam bardzo blisko do ładowarki, ale na przykład parę razy podjeżdżając albo była zajęta, albo no, nawet jak nie jest zajęta, to jednak to ładowanie, jeśli to musicie zrobić raz i czekacie tam godzinę, półtorej czy dwie, to jakaś tragedia nie jest, ale jeśli robicie to po raz kolejny, to zaczyna to przeszkadzać. No bo ile razy można robić zakupy, czy gdzieś chodzić po galerii kompletnie bez sensu, kiedy już macie zakupy zrobione 3 dni temu, duże. Więc na pewno moje stwierdzenie jest takie, że jeśli elektryk, to na pewno dom, garaż, czy po prostu dostęp do prądu, bo wtedy to ma największy sens. To jeszcze nie jest czas na elektryki, jeśli mieszkacie w bloku. I trochę szkoda, bo tak jak mówię, to jest coś wspaniałego. Ale może jak już troszkę zacząłem marudzić, to jeszcze kilka rzeczy, które mi się w Zoe nie podobają. Na pewno pierwsza rzecz to to, że nie ma tutaj regulacji wysokości fotela. Trochę dziwne, dawno nie jeździłem takim samochodem i o ile pozycja kierowcy mi jej akurat nie przeszkadza, jest w porządku, no ale większe, mniejsze osoby jak wsiadały do tego samochodu czy też na fotel pasażera, to jednak tej regulacji szukały.
dziwne, że tego nie ma. Tak samo z tyłu, jak wsiadło dziecko jeszcze na fotelik, to w ogóle siedziało dużo wyżej niż ja. Trzeba się na pewno do tego przyzwyczaić. To, co też mi troszkę nie pasuje, to na przykład, mimo że materiały wykończeniowe są bardzo dobrej jakości, mimo że nie miałem do czynienia z poprzednią wersją, to z tego, co widziałem i czytałem, to przeskok jest ogromny, oczywiście in plus, ale na przykład zamykanie drzwi nadal dla mnie przypomina trochę takie walnięcie blachą w blachę. To może to jest pierdoła, ale ja czasami zwracam na coś takiego uwagę i to mi się akurat nie podobało. Na tyle, że zwróciłem po prostu na to uwagę, że coś takiego jest. Są też może nie za duże lusterka, ale to jest niewielki samochód, więc trochę może dziwnie by wyglądał, gdyby był ogromny, ale ja na pewno wolałbym troszeczkę większe. Też troszkę dziwnie, bo spróbuję Wam to pokazać. Siedząc w tej chwili i patrząc w prawe lusterko, mamy też taką dodatkową małą szybkę, przy czym przez nią nic nie widać, bo właśnie widać obudowę lusterka, więc, ale to jest pierdoła, to nie jest żadna wada, coś takiego dziwnego. Kiedyś pewnie powiedziałbym jako wadę zegary cyfrowe, bo nie byłem fanem, jak oglądaliście poprzednie filmy, to na pewno też widzieliście, że jakby takie rozwiązania je raczej krytykowałem, ale chyba już tyle razy jeździłem samochodami z elektronicznymi zegarami, że po prostu się do nich przekonałem i oczywiście jedne będą mi się podobały bardziej, drugie mniej, ale przekonałem się do tego rozwiązania, jest całkiem spoko i te w Renault Zoe też są ciekawe. Są po prostu przejrzyste, ja na to najbardziej zwracam uwagę, bo nie lubię, jak patrzę i muszę 7 razy się spojrzeć, żeby dostrzec, ile ja w ogóle jadę, ile jakie mam spalanie, czy jakieś takie najważniejsze informacje, to tutaj tego problemu nie ma. Jeśli chodzi o zużycie energii, ja mam wyniki praktycznie cały czas około 14 kWh na 100 km. Jeżdżę praktycznie non-stop po mieście i to są warunki, które te samochody uwielbiają. Jeśli widzieliście u mnie na Instagramie, to wrzucałem taki odcinek testowy, testowałem, ile samochód wskaże, że może jeszcze przejechać, a ile faktycznie przejedzie i to się bardzo fajnie zgodziło. Przy czym używałem trybu skrzyni B. Jest to tryb, w którym mamy odzyskiwanie energii przy hamowaniu, czy w zasadzie przy odpuszczaniu gazu i on oczywiście jest kapitalny, bo po pierwsze odzyskuje tę energię, nie zużywamy klocków, ładujemy sobie baterię, ale ma coś takiego, że i to nie każdemu będzie pasowało, że faktycznie jesteśmy przyzwyczajeni, że puszczając pedał gazu, samochód powinien dalej po prostu przestać przyspieszać, ale dalej jechać sobie normalnie. Tutaj momentalnie mamy takie hamowanie, więc nie każdy to lubi, szczególnie osoby z chorobą lokomocyjną, mówię o pasażerach, mogą to odczuwać w nie do końca dobry sposób, także zwróćcie też na to uwagę. Oczywiście jest banalny sposób, przełączamy sobie na drive i tego nie ma. Auto zachowuje się jak samochód z normalną skrzynią automatyczną. Tu oczywiście jakby też na plus dla osób, które taką chorobę lokomocyjną mają. Tego typu konstrukcja, taka skrzynia powoduje to, że tu nie ma żadnych szarpań, jakichś tam zmiany biegów, majtania do przodu, do tyłu, żadnego spowolnienia. Tutaj po prostu to działa tak, że wciskacie gaz, jest od razu odjazd. Bardzo płynnie, no wiadomo, biegi się nie zmieniają, więc to na pewno dla takich osób na pewien plus. Co jeszcze? System audio, czy ogólnie system inforozrywki tutaj, jeśli chodzi o tablecik, on działa bardzo w porządku. Trzeba się na pewno troszkę do niego przyzwyczaić, ale jest intuicyjny, także tutaj problemu większego nie będzie. Podobny, tak jak testowałem w kapturze i dla mnie jest on ok. Miejsce na telefon, na początku myślałem, że nie ma, nie zwróciłem uwagi, że jest tutaj niżej. Też fajnie rozwiązane, bo mega idealnie trzyma telefon, nie trzeba go gdzieś tutaj wpasowywać w półkę, bo ono jest bardzo duże, a jednocześnie telefon się w ogóle nie rusza, jak go położymy, także to rozwiązanie chyba najbardziej podoba mi się z w ogóle dostępnych. Co do designu, to jak zwykle jest kwestia bardzo indywidualna. Mnie się to wnętrze podoba, dlatego że wygląda normalnie. Ja na przykład nie do końca lubię, chociaż lubię bardzo nowoczesne rzeczy, ale jeśli wsiadam w samochód i on nie wygląda w środku jak samochód, to ja jestem na nie. To jest normalne auto, mimo że jest elektrykiem, że z zewnątrz też wygląda inaczej, to w środku jest, czujecie się jak w normalnym samochodzie i dla mnie to jest duża zaleta. A przechodząc płynnie do tego, jak się tym samochodem jeździ, to oczywiście, no tak jak to elektryk, oddaje moc w każdym momencie, przy każdym naciśnięciu gazu macie praktycznie 100% i to jest rewelacja. Ile tej mocy tutaj jest? W tym silniku 135 koni, 240 chyba Nm, także wynik taki, może jakiś bez szału, ale to tutaj nie chodzi o same cyferki, tak jak mówiłem przy konie, tutaj chodzi o to, jak ta moc jest oddawana i też nie chodzi o to, jak ona jest oddawana od zera, chociaż to jest też bardzo duża zaleta tego samochodu, czy w ogóle elektryków, ale takie właśnie prędkości, jedziecie 50, trzeba się nagle gdzieś wcisnąć, czy wyprzedzić, czy właśnie, nie wiem,
80, 100, 120, tego typu rzeczy, to są wartości, gdzie elektryk pokazuje naprawdę to, co potrafi i nie inaczej jest w Zoe. Moc może jest trochę mniejsza niż, tak jak mówiłem o konie, którą testowałem, tu jest tej mocy sporo mniej, 135 koni, ale to spokojnie wystarczy do jazdy w zasadzie w każdych warunkach, chociaż, trzeba to też powiedzieć, szybka trasa to nie jest to, co taki samochód lubi. Naprawdę on jest bardzo wrażliwy na, jeśli włączycie klimatyzację, będziecie jechali dużą prędkością, a dla tego samochodu 140 to już jest duża prędkość. Ogólnie będziecie wykorzystywać wszystkie tutaj dostępne, że tak powiem, pobieracze energii, to zasięg będzie bardzo mocno spadał. Nie da się chyba powiedzieć konkretnie o ile, no bo to zależy od warunków jazdy i tego, jak tak naprawdę będziecie jechali, więc to zdecydowanie nie jest samochód na szybkie trasy i nie śmiejcie się, bo nie chodzi mi o to, że nie polecam go dla ludzi, którzy jeżdżą do Chorwacji, bo nie o to mi chodzi, ale czasami chcecie kupić elektryka, bo dojeżdżacie do pracy, nie wiem, 20 km, niby niedużo, ale te 18 km z tych 20 to jest na przykład autostrada albo jakaś tego typu szybka droga. No to ja bym się mocno zastanowił. Jeśli natomiast te 20 km to jest jazda po samym mieście, to jak najbardziej tak. I czy to będzie samochód dla Was, czy dla kogoś więcej? No moim zdaniem tutaj dwie osoby bez problemu, dziecko z tyłu też, około 330 litrów bagażnik, przy czym trochę bezsensownie jest rozwiązany subwoofer, bo zobaczcie jak to wygląda, no on jest po prostu ogromny, jeszcze jak dorzucicie kable, to sporo bagażnika po prostu odchodzi, mogłoby to być zrobione lepiej, a jak już mówię o subwooferze, to trzeba powiedzieć, że jest tutaj Bose, jeden z moich ulubionych producentów nagłośnienia. W kapturze zachwycałem się tym, jak on gra. Tutaj może nie powiem, że się będę zachwycał, ale też jest ok. Jest na pewno dużo lepiej niż jakieś takie standardowe nagłośnienie, więc powinniście być zadowoleni. Ja na pewno nie jestem zachwycony, ale tak jak mówię, jakbym miał użyć słowa jakiegoś jednego, to byłoby to, że jest ok. Jeszcze jedna rzecz przypomniałam się teraz, która nie była ok, to to, że zdecydowanie za często słyszałem tutaj jakiś dźwięk typu jakieś ostrzeżenie, nie wiem, że zjeżdżam z pasa, a wcale nie zjeżdżałem, albo jakaś przeszkoda, że jest na drodze, której nie było. Takie dźwięki, które nie wiecie nagle, co się dzieje, bo się nic nie dzieje, więc nie wiem, od czego to jest uzależnione, czy to jest jakaś przypadłość tego egzemplarza, ale zdecydowanie za szybko to się włączało. W wielu nowoczesnych samochodach na pewno spotkaliście się z tego typu sytuacjami. To jest normalne, jakby tutaj to nie ma co się jakby zrzymać, bo ta technologia działa, działa bardzo dobrze, ale nie w 100% idealnie, ale tu za często zdarzały mi się takie sytuacje, także do poprawy. A z kolei na ogromny plus wyciszenie. Tak jak w konie mówiłem, że spodziewałem się wielu rzeczy po samochodzie, ale na pewno nie tego, że będzie w niej głośno, a tak było. Tak w Zoe spodziewałem się, że będzie głośno, tym bardziej, że ten samochód jest dużo mniejszy niż kona, a jest bardzo dobrze pod względem wyciszenia. Naprawdę wow i szacun za to. Nie piszcie mi, że jestem baranem, bo ciągle porównuję ten samochód do kony, a on nie ma z koną nic wspólnego. Tu jest jedno założenie. Ja nie mam doświadczenia z elektrykami, jeździłem koną, mam z nią porównanie, więc do tego odnoszę Zoe. Po prostu. I też taka jedna rzecz. Ja się cały czas zastanawiam, odkąd odebrałem ten samochód, kto ten samochód kupi. Tylko tak naprawdę nie, że kto mógłby kupić, albo do kogo chciałoby dotrzeć Renault. Może marketingowcy, jaka tu jest grupa docelowa. Nie, chodzi mi o to, kto pójdzie do salonu Renault, powie dzień dobry, poproszę takie coś, wybieramy kolor. Trzeba na pewno podkreślić, że na polskich drogach ja przynajmniej tego samochodu nie widzę w ogóle. Natomiast w Europie, jak się okazuje, jest to bardzo popularny samochód elektryczny. Nie wiem, czy nawet nie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o takie miejskie elektryki. Więc teraz o co kaman. Chciałem też się jakby podeprzeć trochę Wami, zobaczyć co Wy powiecie. Wrzucałem na Instagram taką sondę. Zobaczcie wyniki. I wyniki są takie, że praktycznie zdecydowana większość na pytanie, czy jeśli miałbyś do wydania 140 tysięcy na samochód elektryczny, kupiłbyś Zoe? Wyniki są takie, że zdecydowanie nie. I pytanie dlaczego? Czy to wynika z tego, że ten samochód Wam się nie podoba? Czy wynika z tego, że może uważacie, że to auto jest za drogie? O co kaman? Może też to wynikać z tego, że ten samochód jest po prostu niewielki i myślę, że dużo osób też, tak jak wynika z moich rozmów, jeśli widzi cenę 140, 130, 150 tysięcy i widzi mały samochód, to się nie pyta, co tam jest pod maską i tak dalej. Od razu z automatu jest nie w życiu, bo ma w głowie, że za tyle może sobie kupić taką Optimę, która tutaj na przykład teraz stoi koło mnie, trzy razy większe auto,
czy pewnie już jakiegoś SUV-a, bo w Polsce wiadomo, jak coś jest SUV-em, to się sprzedaje, bo jest duże, super bezpieczne, świetne, nowoczesne i tak dalej. Przy czym tu oczywiście trzeba to przełożyć na to, że jest to elektryk. I teraz pytanie, dlaczego Polacy nie chcą tego samochodu kupić i czym my się różnimy od Europejczyków, którzy to auto kupują, w cudzysłowie oczywiście, na potęgę. To, co wymyśliłem przez te wszystkie dni jazdy, oczywiście nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że na pewno tutaj swoją rolę odgrywa to, że ten samochód, tak jak powiedziałem, jest nieduży, a jest względnie drogi, ale wydaje mi się, że ten samochód jest zupełnie nieznany dla nas, bo kupujemy też często samochody oczami, tego samochodu nie widać ani na drodze, ani nie pojawia się jakoś mega często w testach. To się też ostatnio trochę zmienia, bo widzę sporo reklam, co oczywiście pewnie też jest spowodowane tym, że szukałem jakichś informacji o Zoe, ale ja mam przynajmniej takie wrażenie, że tego samochodu jest za mało w takiej świadomości klientów. I mówię to też z takiego swojego punktu widzenia, bo ja o Zoe praktycznie wiedzy nie miałem żadnej. A teraz jeżdżąc tym samochodem kilka dni, uważam, że szukając auta elektrycznego i nie mając jakichś ogromnych potrzeb transportowych w sensie miejsca, czy tam w bagażniku, czy ogólnie w aucie, to jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, zakup tego auta. Także jest tutaj chyba spora robota przed działem marketingu francuskiej marki, aby dotrzeć do świadomości Polaków z tym, że macie bardzo fajny produkt. Samochód jest naprawdę nowoczesny, bardzo dobrze wykonany, super materiały, to wszystko wygląda tutaj dokładnie tak, jak powinno. Bardzo przyjemnie się nim jeździ, miło jest w nim przebywać, bo tak jak mówię, to wszystko składa się na taką przyjemną całość. A jednak odbiór, z tego co widzę, jakiś mega pozytywny nie jest, także trzeba tutaj trochę popracować. Wiecie, co jeszcze jest problemem przy samochodach elektrycznych? Taki pewien dyskomfort w głowie. Patrzysz cały czas na kilometry, które ci pozostały. W samochodzie benzynowym tego nie ma, no wiadomo, że patrzycie, czy nie macie rezerwy, żeby się paliwo nie skończyło, ale przez dostępność stacji benzynowych jakby to jest normalna rzecz, kończy się, jadę, tankuję. Tutaj jest tak, że mimo, że ja wiem, że będę mógł pojechać i zatankować i naładować, bo mam niedaleko do stacji ładowania, to jednak mając świadomość, ile to będzie trwało, że będę znowu musiał gdzieś tam siedzieć półtorej godziny i patrzeć się w sufit, to walczysz o każdy kilometr. Może to mija po, nie wiem, miesiącu, dwóch, trzech jazdy. Ja tyle czasu elektrykiem nie jeździłem, ale na ten tydzień, powiedzmy, mam coś takiego cały czas w głowie. I to jest trochę dziwne. Ale tak jak mówię, może to mija. Jeśli macie, czy mieliście coś takiego, to dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawy. I przechodząc powoli do podsumowania, jeśli jesteście też ciekawi, jak taki samochód się prowadzi, jeśli chodzi o układ kierowniczy, resorowanie i tak dalej, to na pewno to nie jest auto, mimo że ma bardzo dobre osiągi i naprawdę nie ma tutaj żadnego problemu z przyspieszeniami, z wyprzedzaniem i tak dalej, to nie jest auto do ścigania się w żaden sposób. Układ kierowniczy jest bardziej leniwy, taki, na pewno nie określiłbym go, że jest jakoś mega precyzyjny, przy czym ciekawie się jeździ tym samochodem po zakrętach, chyba też przez to, że bawiąc się gazem i mając tę moc od razu oddawaną w jednej sekundzie, to fajnie można zacieśnić zakręt, czy po prostu się pobawić, ale to nie jest sportowy układ kierowniczy i no, to jest normalne, że taki nie jest. To jest auto do miasta, do takiej normalnej, w miarę spokojnej jazdy. A, jedna rzecz. Jeśli chcecie kupić ten samochód, to musicie być fanami sztywnego zawieszenia, czy twardego zawieszenia, bo czuć tutaj każdą dziurę, coś, co pewnie nie kojarzy się z Renault czy z francuskimi markami. Niewielki samochód, mały rozstaw osi, normalna rzecz, ale jeśli chcecie miękkie auto, takie nastawione już w 100% na komfort, to na pewno to nie jest Zoe. Także zwróćcie na to uwagę, bo mi na przykład to bardzo pasuje, bo ja takie zawieszenia lubię, jeśli jest twardsze, a nie miękkie, ale tutaj musicie podpasować pod siebie, także miejcie świadomość, że ten samochód jest naprawdę twardy, czy jego zawieszenie. No dobra, przechodząc powoli do podsumowania, co ja sądzę na temat tego samochodu po tygodniu? Sądzę tyle, że każdy samochód, tak jak już wielokrotnie mówiłem, jest cholernie drogi. Elektryczne samochody już są horrendalnie drogie. Zoe trzyma się tego kierunku. Też do tanich samochodów nie należy, także na pewno tutaj grupa klientów jest mocno ograniczona samą ceną. Dwa, tym, że no, musicie mieć po prostu dom, także jeśli nie macie domu i nastawiacie się na elektryka, to ja na pewno nie będę takiego rozwiązania polecał, bo mimo że sam chciałbym mieć takie auto, to jeszcze nie teraz. Ale jeśli macie spełnione te warunki, macie jak się tym autem
ładować na co dzień, jeździcie po mieście, dojeżdżacie sobie do roboty i z powrotem, to tutaj już nie ma tego tematu, że to jest 80 km zasięgu i musicie uważać, bo macie 37 i nie wiecie, czy wrócicie, bo samochód przejedzie ponad 300 km. Także tutaj już jest luz i jeśli szukacie auta elektrycznego, wiecie, ile kosztują rywale, to jestem przekonany, że będziecie z tego samochodu zadowoleni. On nie ma żadnych wielkich minusów, takich, które by go dyskwalifikowały. O, minus to jeszcze na koniec. Nie ma podłokietnika. Ble. Nie lubię. To jest słabe i jak można w ogóle zrobić samochód bez podłokietnika? Renault po raz drugi. Ale tak jak mówię, nie ma tutaj jakichś wad dyskwalifikujących to auto. Zalet jest z kolei cała masa. Także szukając samochodu elektrycznego, zawitajcie do Renault, aby przetestować to maleństwo, bo myślę, że warto. Dajcie znać na koniec, proszę, tak jak zawsze, abyście napisali, co sądzicie o tym samochodzie. Spodziewam się, że w wielu komentarzy, że tak powiem, na nie, ale prośba, napiszcie dlaczego nie, bo bardzo mnie to ciekawi. W sumie z kim bym nie rozmawiał, to takie opinie poparte jakimś argumentem są oczywiście najciekawsze. Z samej ankiety, wiadomo, nie mogłem wyciągnąć informacji. Nie, ale dlaczego, więc dajcie znać. Ja z kolei po tygodniu jazdy tym autem jestem zdecydowanie w stanie zrozumieć, dlaczego ten samochód jest popularny w Europie. I tak jak po teście Kony, tak samo po jeździe tym autem, naprawdę trzymam kciuki za rozwój elektromobilności, bo mnie akurat to bardzo podpasowało. To jest po prostu coś innego, ale innego w dobry sposób. Mimo, że nie ma tutaj super dźwięku silnika, wiadomo, tych wszystkich emocji, które towarzyszą dużym jednostkom benzynowym, ale są z kolei inne zalety i tych zalet jest tyle, że spokojnie przykrywają minusy, przynajmniej moim zdaniem. A i tak ta rozmowa jest troszeczkę o niczym, bo i tak tych samochodów elektrycznych za moment będzie cała masa i pewnie wszyscy będziemy nimi jeździć, chcąc, nie chcąc. Ja pewnie będę w tej grupie, która się z tego będzie cieszyć. Chociaż tak w marzeniach, gdzieś w drugim garażu powinna stać stara Subaru Impreza. Ale to temat na inny film, na który jest spora szansa. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Cześć.